Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony piątek, 1 marca 2024 roku, Margarita Simonian, redaktor naczelna Grupy Medialnej Rosja Jewodnia i kanału RT, poinformowała, że posiada nagranie audio, na którym niemieccy oficerowie mają omawiać ataki na Most Krymski. No, i tutaj Margarita Simonian przytoczyła ich rzekome słowa w swoich mediach społecznościowych. To wywołało z kolei burzę w Berlinie. W Berlinie władze niemieckie poinformowały o wszczęciu śledztwa, czy rzeczywiście doszło do zarejestrowania rozmów niemieckich oficerów, którzy mieli planować właśnie ataki na most, most krymski. Sama szefowa telewizji RT skierowała oficjalną prośbę do ambasadora. Niemiec do ministra spraw zagranicznych i osobiście także do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, jak należy rozumieć tę właśnie rozmowę i tak dalej, i tak dalej. W tym kontekście, no, ewidentnie byłoby to naruszenie prawa międzynarodowego, no, ale także takich można powiedzieć dobrych do niedawna relacji niemiecko rosyjskich Sama rozmowa tych niemieckich oficerów miała pochodzić rzekomo z 19 lutego bieżącego roku i mieli w niej uczestniczyć ważni oficerowie, bo to był z jednej strony szef wydziału operacji i ćwiczeń dowództwa sił powietrznych Bundeswehry Frank Grefe oraz inspektor niemieckich sił powietrznych Ingo Gerhards Także są wymienieni w tych przekazach Margarity Simonian pracownicy Centrum Operacji Lotniczych i Dowództwa Kosmicznego. Naz wymienione są nazwiska Fenske i Fresztet. Jak podają niemieckie media, ci niemieccy wojskowi mieli proponować podzielenie całej tej operacji ataku na most krymski na określone etapy, a także zwrócić się o pomoc przy jej planowaniu do, uwaga, wielkiej, Wielkiej Brytanii. To też niezwykle, niezwykle interesujące. Jest tam mowa w tym nagraniu o, o 10 lub nawet 20 rakietach, która, które byłyby potrzebne z uwagi na rozmiary, na rozmiary mostu. No i to uderzenie miałoby zostać przeprowadzone przy użyciu pocisków manewrujących Taurus. To też oczywiście możemy usłyszeć w tym, w tym nagraniu. Natomiast też co ciekawe, co podała Margarita Simonian, to jeden z oficerów czy, czy funkcjonariuszy, którzy zostali podsłuchani. Mówił o tym, że 21 lutego bieżącego roku miał wyjechać na Ukrainę w celu skoordynowania uderzeń na cele, na cele rosyjskie. Cała zresztą operacja miałaby, zdaniem Rosjan, być przeprowadzona bez udziału wojskowych NATO, tylko przez przeszkolonych żołnierzy ukraińskich. To też dosyć interesujące w tym, w tym zakresie. Kijów miałby otrzymać zdjęcia satelitarne, współrzędne, szczegółowe współrzędne rosyjskich celów z dokładnością do 3 metrów. Tak wynika w każdym razie z tej podsłuchanej rozmowy. Oczywiście margarita Simonian opublikowała te nagrania. Toczy się śledztwo. Niemiecki dziennik Bild napisał, że wiele wskazuje, iż ten materiał może być prawdziwy. Szpigel z kolei zwrócił uwagę, że to spotkanie tych niemieckich oficerów, ta, 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 to nagranie nie odbyło się za pomocą bezpiecznego, bezpiecznego łącza. Niemieckie Ministerstwo Obrony oczywiście nabrało wody w usta, na razie nie udziela żadnych żadnych szczegółów. Poinformowało tylko, że wszczęło śledztwo, które ma rzeczywiście ustalić, czy doszło do, do, takiej, do takiej sytuacji. No, BAMAT, czyli Federalna Służba Kontrwywiadu Wojskowego, poinformowała, że podjęła niezbędne działania. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że blisko połowa Niemców nie chce dostarczenia Taurusów w Ukrainie. Tak? To też, też jest bardzo charakterystyczne. W Niemczech te nastroje antywojenne bardzo mocno wzrastają i ta ankieta Instytutu Socjologicznego INSA dla gazety Bild am Zontag wyraźnie pokazała, pod koniec, pod koniec lutego bieżącego roku, ta ankieta była przeprowadzona, że aż 49% respondentów sprzeciwia się dostarczaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Pomysł ten popiera zaledwie 35%. I to z tym oczywiście też obecnie rządząca Niemcami koalicja musi się, musi się liczyć, tym bardziej, że no, te reakcje, Rosyjskich mediów czy rosyjskiego MSZ są dosyć, dosyć ostre. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa, powiedziała w miniony poniedziałek, czyli 4, 4 marca, że cytuję: Niemcy nie są w pełni Zdenazyfikowane. Koniec, koniec cytatu. No tu ewidentnie bardzo ostre, ostra reakcja rosyjskiego MSZ. u Mowa o tym, że Niemcy muszą ponosić odpowiedzialność za swoją politykę, także no, za słowa oficerów Bundeswehry i tak dalej. Także no. Ta sytuacja, biorąc pod uwagę nastroje antywojenne w Niemczech, jest, jest, jest niekorzystna dla obecnie rządzącej koalicji, ale z drugiej strony pokazuje, jak głęboko Niemcy są uzależnione od polityki Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ta rozmowa okaże się prawdą, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej rozmowy i do próby przekazania rakiet dalekiego zasięgu, które mogłyby razić cele, cele na terytorium Rosji, no to Niemcy jawią się tutaj jako jeden z przyczółków takiej bardzo agresywnej polityki Stanów Zjednoczonych. Staj jawią się jako pewnego rodzaju narzędzie wykorzystywane nie tylko do działań wywiadowczych, nie tylko do działań rozpoznawczych, nie tylko do pewnej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, czy, czy tej korzystnej dla, dla Waszyngtonu, no ale także Pokazałoby to, że, że doszło do bardzo dużej wolty, jeszcze pamiętamy te czasy chociażby Gerharda Schrödera, czy nawet rządy kilkunastoletnie Angeli Merkel, gdzie te relacje z Rosją były, jeśli nie bardzo dobre, to przynajmniej poprawne. No tutaj byłoby to wejście na zupełnie inną drabinę, drabinę eskalacji. Inna sprawa to kwestia komunikacji wewnątrz Bundeswehry. Tutaj Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, zabrał, zabrał głos No i oświadczył, że to jest też ciekawe, że Rosja prawdopodobnie jednak przechwyciła rozmowę. Niemieckich oficerów sił powietrznych w ramach swojej działalności wywiadowczej. No i, i to każe oczywiście zadawać pytanie o szczelność systemu komunikacji wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego. To też niewątpliwie jest bardzo ciekawe, i jakby konieczność tego zweryfikowania i sprawdzenia tych zabezpieczeń, no to już spada oczywiście na niemiecki, na niemiecki kontrwywiad, no ale też pokazuje, że że nie ma tego w Niemczech przyzwolenia na tego typu działania, ale widać, że te naciski, naciski anglosasów są bardzo, ale to bardzo duże. Jeżeli rzeczywiście tak jest, tak jak przyznaje zresztą minister Pistorius, że Rosja przechwyciła prawdziwą rozmowę niemieckich oficerów sił powietrznych, no to mamy do czynienia rzeczywiście z potężnym skandalem, z sytuacją, w której Wielka Brytania, bo mowa jest właśnie w tej, w tej, w tej rozmowie o Wielkiej Brytanii, miała pomóc planować ataki na most, most krymski. No to oczywiście grozi podniesieniem tej, ty, tych szczebli w drabinie eskalacyjnej znacznie, znacznie wyżej niż obecnie. No i grozi oczywiście także włączeniem się NATO do tego konfliktu na wschodzie, które oczywiście nie jest, które to włączenie nie jest absolutnie zbieżne z racją stanu ani Niemiec, ani Polski, ani innych państw członkowskich NATO. No za wyjątkiem pewnie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które prą po prostu do tego, aby, aby eskalować to napięcie i aby. Aby osłabiać w ten sposób Rosję, czy chcieć osłabiać Rosję cudzymi rękami. No musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak zresztą Niemcy też mówią o tym, że to nie nasza wojna, tak samo i ta wojna nie jest, nie jest korzystna dla nas i też to, to, nie nasza, to nie nasza wojna. Należy się tutaj absolutnie wystrzegać tych wpływów anglosaskich, ponieważ, jak widzimy, prowadzi to do, do skrajnej eskalacji napięcia w naszej części Europy. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009 książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej, trzeciej Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni, to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.